lokalny gazet, komendant Straży Miejskiej Krzysztof Adamczyk. No i prosimy o... Szanowni Państwo, poprosiłem dziennikarzy naszego miasta w dniu dzisiejszym o takie króciutkie spotkanie. Dlaczego? Dlatego, iż mamy dopiero początek zimy, ale prognozy i widoczne takie zachowania ludzi na terenie naszego miasta no wskazują na to, iż trzeba udzielać pomocy osobom, które przebywają na ulicy i mogą ulec wyziębieniu. Były takie przypadki już podczas tego weekendu, gdzie osoby leżały w śniegu nietrzeźwe, przechodzili mieszkańcy naszego miasta. Nikt nie zareagował. Szanowni Państwo, szanowni słuchacze, zwracam się z serdeczną prośbą, aby w przypadku zauważenia osoby nietrzeźwej, która może nie być nietrzeźwym, może być człowiekiem chorym, może być człowiekiem bezdomnym, bezwzględnie przynajmniej poinformować Straż Miejską, dzwoniąc na numer 986 lub policję. Te służby poinformują pogotowie lub zaopiekują się taką osobą umieszczającą, czy w Izbie Wytrzeźwień, czy też w schronisku Brata Alberta przy ulicy Orlicz-Deschera, gdzie na dzień dzisiejszy znajduje się prawie już 50 osób korzystających ze wsparcia i z pomocy. Jeżeli będą to kobiety, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, opiekę nad nimi roztacza ośrodek interwencji kryzysowej, który podlega Miejskiemu Centrum Pomocy Rodzinie. No niestety chwilę przed wywiadem z Państwem rozmawiałem z jedną z redaktorek obecnych tutaj. No sama pani redaktor zaobserwowała, że niekoniecznie ludzie interesują się tego typu osobami i omijają dosłownie sytuację, gdzie człowiek leży na śniegu. Mamy niskie temperatury. Pragnę przypomnieć, że w temperaturze poniżej 10 stopni Celsjusza ciało, organizm ludzki wychładza się w tempie błyskawicznym, co może doprowadzić w pierwszej kolejności do jakichś odmrożeń, a następstwem może być zgon takiej osoby, która leży i czasami może do tego dojść przez nazwę rzecz po imieniu. Czasami przez naszą beztroskę, czasami przez taką bezduszność i zlekceważenie takiej sytuacji. No dobra, panie komendancie, to co powinien zrobić każdy z nas, jeżeli zauważy taką sytuację? Tak jak powiedziałem, jeżeli coś takiego zobaczy, bardzo proszę dzwonić na te podane telefony alarmowe. Jeszcze raz powtórzę, 986-997. Apeluję do Państwa również z drugiego powodu, iż w tej chwili mamy zimno. Myślę, że niedługo będzie jakieś ocieplenie, ale od końca stycznia, szanowni Państwo, szanowni słuchacze, będzie znaczne, tak jak prognozują synoptycy, obniżenie temperatur, być może nawet poniżej 20 stopni. Mam jeszcze jedną prośbę. Wielu mieszkańców naszego miasta ma ogródki, jakieś altanki, piwnice zabezpieczone w różnych częściach na zimę, gdzie czasami nie zaglądają do nich aż do kwietnia, aż do maja, czy nawet do pierwszych dni wiosny. Ja mam serdeczną prośbę, żebyście Państwo, właściciele tego typu obiektów, do których nie zawsze ma możliwość dotarcia, czy policja, czy Straż Miejska, żeby co jakiś czas zajrzeć, popatrzeć, czy ktoś się nie zadomowił, czy ktoś nie zrobił sobie jakiegoś takiego zimowego schroniska i mieszka tam, po to, żeby potem uniknąć sytuacji nieprzyjemnych, o których no niestety, ale już coraz częściej media krajowe donoszą, bo z wychłodzenia na terenie kraju, przynajmniej do niedawna według mojej wiedzy i doniesień krajowych, no zamarzło ponad 50 osób. A jak wiele osób takich, które są zagrożone zamarznięciem, spotkają zamojscy strażnicy tutaj na ulicach naszego miasta? No praktycznie na dzień dzisiejszy interwencje są podejmowane codziennie. Sekundę przed wywiadem sami Państwo słyszeliście o umieszczeniu osoby spoza naszego miasta Zamościa, osoby bodajże z którejś z gmin powiatu zamojskiego w schronisku. No tutaj był dialog przez radiotelefon pomiędzy patronem Straży Miejskiej a dyżurnym straży. Także takie sytuacje pojawiają się. My na nie oczywiście reagujemy natychmiast. To może powie nam pan komendant parę słów na temat ostatnich interwencji Straży Miejskiej. Niestety po względnym okresie długiego spokoju pojawił się kolejny incydent związany z uszkodzeniem
naszych latarni na osiedlu Plandy, dwóch nieprasobliwych młodzieńców z jednej z podzamojskich gmin, będąc trochę po użyciu alkoholu, no postanowiło gdzieś dotknąć tych kulek. Zostali zatrzymani, zostali przekazani policji. Szereg informacji na temat pracy Straży Miejskiej naszego miasta jest na stronie internetowej Straży Miasta Zamość, gdzie możecie Państwo zajrzeć, zobaczyć. Praktycznie codziennie, co drugi dzień są aktualizowane dane i dane są te do wiadomości mieszkańców, do Państwa wiedzy, dyspozycji. Ja jeszcze, korzystając z okazji, powielę swoje życzenia z Wigilii na rynku. Wielkim życzę Państwu wszystkim z świąt spokojnych, radosnych, w żonie najbliższych, spełnienia każdego z Państwa marzeń w nadchodzącym 2013 roku. I pamiętajcie Państwo, że jak będziemy siedzieć przy Wigilii, jak będziemy rozpakowywać prezenty, jak będziemy łamać się z opłatkiem, pamiętajcie, że są ludzie wokół nas, którzy będą się patrzeć, co my robimy przez te okna, będąc na chłodzie, na mrozie, na ulicy. Nigdy nie zapominajmy o tym pustym miejscu przy wigilijnym stole.